bawić pod słowem obrazy różnych miejsc. Zwykle jednak najbliższym naszym sercom jest obraz rodzinnej miejscowości, jej krajobraz oraz pamięć o ludziach, wśród których dorastaliśmy. Dzisiejsza uroczystość jest wspaniałym przykładem tego, jak patriotyzm lokalny może harmonizować z patriotyzmem w wymiarze narodowym. 330 lat temu, 9 listopada 1692 roku, Stanisław Antoni Szczuka otrzymał od Jana III prawo miejskie magdeburskie na Szczuczyna. Chcemy zaprosić Państwa w krótką podróż w czasie i przypomnieć najważniejsze, według nas, słowa, które zapoczątkowały historię naszego miasta. Służby mundurowe, poczty sztandarowe, Szanowni Państwo. Nie wiem, czy wszyscy tak macie, że gdy do tej szczuczyńskiej świątyni wkracza straż, wkraczają służby mundurowe, w tym przypadku klasa policyjna, poczty sztandarowe, gdy tak uroczyście gra przepięknie szczuczyńska orkiestra, no to gdzieś tam coś w dołku gnieci. Taka radość. Trochę patrząc językiem sportowym, jakby nasi strzelili bramkę w mistrzostwach świata. I jeszcze Rosjanom. Jesteśmy tu dzisiaj po raz kolejny, aby w miejscu tak ważnym, nie tylko dla naszej religii, ale dla naszej kultury i dla naszego być, prosić czcigodnych księży o modlitwę. O modlitwę, o słowo w czasie wyjątkowym. Mówi się, że niezbyt szczęśliwym jest ten, kto urodziny i imieniny obchodzi w jednym dniu. Ale nasza społeczność w tym roku na brak jubileuszy narzekać nie może. Z jednej strony przepiękny jubileusz 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. Dzisiejszy jubileusz 104. rocznicy odzyskania niepodległości, ale taki bliski naszemu sercu, wyjątkowy,
no i niepowtarzalne. Jubileusz, wydarzenia, które odegrali dla nas wszystkich tu przed chwilą uczniowie szkoły podstawowej w Szczuczynie. Pewnie wszyscy tak trochę zaskoczeni, więc może ksiądz mi wybaczy, jeśli poproszę o małe brawa dla tych naszych aktorów, którzy gdzieś tam się skryli z boku. Dla króla przede wszystkim. Wydarzenia, które obserwowaliśmy, odświeżone przez młodzież, opiekunów, nauczycieli, którzy ich przygotowali, przypominają o tym najbliższym naszemu sercu jubileuszu, 330-lecia nadania praw miejskich. Miasto, które stanowi o naszym być. Prosimy więc w tym przepychu jubileuszy, czcigodny księże, o modlitwę. O łaski dla naszej małej, ale olbrzymiej sercem i radością dzisiejszego dnia i przeżytej codzienności społeczności. Dziękujemy serdecznie za to wprowadzenie do mszy świętej. To święto narodowe odzyskania niepodległości. W tej mszy świętej modlę się o tą 330. rocznicę nadania praw miejskich dla Szczuczyna, która miała miejsce 9 listopada. To dzisiejszą święto narodowe za naszą ojczyznę, za naszą małą ojczyznę, za nasze miasto, za wszystkich, którzy nam służą, za wszystkich, którzy oddali życie, za te słowa Bóg, honor, ojczyzna, które dla pokoleń naszych rodaków są, były tarczą, są tarczą.
znali nasze życie i oczekiwali na udział w Twojej chwale przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pokój na świecie, sposób szczególny pokój w Ukrainie, święty Michale. Niech więc dane mi będzie w imieniu naszej społeczności podziękować czcigodnemu księdzu dziekanowi za to krzepiące wygłoszone słowo i sprawowaną mszę świętą. Staliśmy i jesteśmy tu razem, by świętować, by cieszyć się radością odzyskanej przed ponad 100 laty niepodległości, by cieszyć się w wymiarze mikro, tym naszym lokalnym jubileuszem 330-lecia. Skoro więc staliśmy i jesteśmy, to bądźmy ze sobą jak najdłużej. Za chwilę po uroczystości kościelnej nastąpi uroczystość o charakterze państwowym. W tym roku wyjątkowo pod pomnikiem założyciela naszego miasta, Stanisława Antoniego Szczuki. Myślę, że nikogo to w tym jubileuszu nie dziwi. Za chwilę poczty i służby mundurowe opuszczą naszą świątynię. Bardzo wierzę, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie. I skoro wstaliśmy, i skoro jesteśmy, to dołączymy do nich pod pomnikiem naszego założyciela, żeby spojrzeć na jego dumną postać, wysłuchać hymnu naszej kochanej ojczyzny i skoro wstaliśmy i jesteśmy, to pobyć jeszcze dłużej ze sobą. Zapraszam serdecznie. Goście, pozwólcie, że na dzisiejszych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości
oraz upamiętnienia 330. rocznicy nadania praw miejskich Szczuczynowi serdecznie powitam dziekana dekanatu szczucińskiego, księdza Jacka Majkowskiego. Witamy księdza bardzo serdecznie na tej części uroczystości. Serdecznie witamy księdza proboszcza parafii Niedźwiadna, księdza Romana Łępickiego. Nie wiem, czy do nas dołączył, ale witamy awansem. Po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nasze uroczystości przypadną do gustu. Witamy księdza wikarego, księdza Grzegorza Kosiorka. Witamy serdecznie księdza. Zawsze obecnego i nam przyjaznego brata Władysława Piwko. Witamy serdecznie. Kochani, witam naszego sąsiada, samorządowca, mojego serdecznego przyjaciela, wójta gminy Wąsosz, Czesława Ołdakowskiego. Witam pana Tomasza Matuszewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie. Witam panią Małgorzatę Jarmutowską, skarbnika gminy Szczuczyn. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej Szczuczyna oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze uroczystości. Witam panią Jadwigę Jolantę Budzińską, sekretarza gminy Szczuczyn, ale również radną Rady Powiatu Grajewskiego. I pana Janusza Marcinkiewicza, radnego Rady Powiatu Grajewskiego. Serdecznie witam dbającego o bezpieczeństwo nas wszystkich, kierownika posterunku w Szczuczynie, aspiranta sztabowego Andrzeja Bargłowskiego. Serdecznie witam poczty sztandarowe oraz członkini i członków organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z Beczkowa, Rzeźnia, Wzór, Ganowa, Niczkowa, Niedźwiadnej i Szczuczyna. Serdecznie witam obecnych już na stałe w naszych sercach członków policyjnej klasy mundurowej, uczniów na co dzień zespołu szkół w Niedźkowie wraz z ich instruktorami. Witam poczty sztandarowe i przedstawicieli Szczucińskiego Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polski. Witam tak pięknie prezentujących się myśliwych ze Szczucińskiego Koła Łowieckiego Ponowa. Witam harcerzy i zuchów działających przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie. Serdecznie witam przybyłego na dzisiejsze uroczystości pana profesora Czesława Waszkiewicza. Serdecznie witam pana Mirosława Reinko, prezesa Banku Spółdzielczego w Szczuczynie. Witam serdecznie panią Małgorzatę Ziemkiewicz, panią dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Witam Krzysztofa Wysockiego, prezesa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Szczuczynie. Witam nieodzowną część naszych służb mundurowych, strażaków, Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie na czele z jej kapelmistrzem. Witamy was bardzo serdecznie i dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości. Witam panią dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, panią Ewę Grunwald. I witam pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej, pana Krzysztofa Grunwald. Witam dyrektorów szkół średnich, szkół ponadpodstawowych, panią Bożenkę Sokołowską i pana Łukasza Kowalskiego. Witam pana Janusza Siemiona, dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie. Serdecznie witam pana prezesa Koła Łowieckiego Ponowa w Szczuczynie na co dzień zaprzyjaźnionego notariusza Jerzego Kruszyńskiego. Serdecznie witam pana Artura Piwowarskiego, pułkownika rezerwy. Witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie w tym jakże wyjątkowym dniu, wyjątkowym święcie, które dzięki państwa obecności i tego, o czym powiedziałem w świątyni, że się ruszyliśmy, że jesteśmy, że chciało nam się odrobinkę zmarznąć, ale pewnie żołnierska grochówka za chwilę to naprawi. Proszę państwa, podpisałem taki pakt z duchami i ze służbami mundurowymi przed wejściem tutaj,
że swoje 45-minutowe przemówienie skrócę do 5 minut. Więc ja lubię dotrzymywać słowa i zamykam już. W dniu 11 listopada tego roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, żyjący w naszej wolnej, niepodległej ojczyźnie, oddajemy hołd walecznym przodkom. Was wszystkich wzywam, krajanie, uczestnicy powstań niepodległościowych, którzy nie ugięliście się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wołam do was, rodacy ze Szczucina, żołnierze Legionów Polskich, Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii, 9 Pułku Strzelców Kodu, obrońców Kresów Wschodni, członków organizacji niepodległościowych, obrońców ludności cywilnej, walczących o polskie granice. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefa Piłsudskiego, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego państwa polskiego, prowadząc żołnierzy polskich do zwycięstwa. Stańcie do apelu! Wzywam was, którzy broniliście naszej państwowości, żołnierze samoobrony, funkcjonariusze Straży Granicznej w Rakowie, Czarnówku, Górkach, członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich, uczestników walk na polach bitew I i II wojny światowej. Przywołuję pochowanych na szczuczyńskim cmentarzu, w bezimiennych grobach powstańców i żołnierzy, którzy oddali swoje życie za wolną, niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterów walk partyzanckich i konspiracji, którzy bardzo często poświęcali własne życie za wolną Polskę, demokratyczną i suwerenną. Władysławie Fajkowski, Antoni Ramatowski, Janie Chojnowski, Czesławie Brzuska, Janie Zalewski, Jadwigo Sarnacka, Piotrze Malinowski, Zofio Malinowska, Janie Sulewski, Edwardzie Sawicki, Janie, Anno i Marianku Wasilewscy, Janino i Władysławie Młodzianowscy, poruczniku Marianie Mikołajczyku, żołnierzu AK o pseudonimie Miarus, podporuczniku AK Maksymie Felicie Jąkalicis. Stańcie do apelu! Wzywam ciebie, Emilu Mantejow, posterunkowy Policji Polskiej w Szczuczynie, który oddał życie w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Do ciebie wołam, Antoni Brzeski, komendancie Policji Państwowej w Szczuczynie, żołnierzu, kawalerzysto, odznaczony orderem Widoki Militari, zamordowany przez NKWD. Ciebie wołam, rotmistrzu Wiktorze Konopko, pseudonim Grom, kawalerze Widoki Militari i Krzyżu Walecznych, ostatni komendancie Armii Krajowej obwodu Grajewo. Wzywam ciebie, Antoni Górski, pseudonim Strzała, który w szeregach AK broniłeś, brałeś czynny udział w walkach o niepodległą Polskę. Do ciebie wołam, nauczycielu Szkoły Powszechnej w Szczuczynie, podporuczniku Bazylii Puszko, który zginąłeś 17 maja 1944 roku w czasie zdobywania wzgórza Monte Cassino. Ciebie przywołuję, majorze Władysławie Kowalewski, uczestniku kampanii wrześniowej, Jeńcu Starobielska, który zostałeś zamordowany w Charkowie w 1940 roku. Stańcie do apelu! Wołam do was, zesłańcy i deportowani. Najlepszy jubileusz to musi się kiedyś skończyć. Trzeba się zabrać za robotę po tych urodzinach. Ale
pomyśleliśmy sobie, że w Urzędzie Miejskim, że dobrze byłoby, żeby coś po tym jubileuszu zostało. Dzięki pracy naszych mediów, pana Stanisława Orłowskiego, zostaną zdjęcia. Dzięki państwa tu obecności zostanie pamięć. Ale 330 lat Szczuczyna to, nie wiem, może dlatego, że patrzę cały czas na tą kostkę i przychodzi mi do głowy, że każdy z nas jest w jakiś sposób tą małą kosteczką, z której składa się te 330 lat. To chciałbym, żeby zostało coś jeszcze. Pozwólcie państwo, rok chyli się ku końcowi, rok jubileuszowy, że wykorzystam kilka minut tej uroczystości do tego, aby otworzyć w pewien sposób cykl wręczeń, wyróżnień osobom, które zapisały się w sposób szczególny w historii tego miasta. Pewnie największe wyróżnienie trzeba byłoby przekazać tym, których już nie ma, bo wiemy, że żyli w większych, gorszych, cięższych czasach niż my, a narzekamy. Ale chciałbym otworzyć ten cykl, wyróżniając dzisiaj kilkanaście osób specjalnym medalem, który ufundowaliśmy właśnie z okazji 330-lecia nadania praw miejskich. Może to ja. Panie profesorze. A moi wnukowie. No i stóp dziadek. Bardzo, jest, bardzo dziękujemy za pana obecność i za to, że pan zawsze podejmuje to wyzwanie. Dziękujemy, że zawsze możemy na pana liczyć. Miło. Na ten pod wylany przy tablicach. Pamiętam dokładnie łaskę, który siedział na zaangażowania i waszej obecności w historii tego przepięknego miasteczka. Jesteśmy małą społecznością, ale serca mamy gorące. I ciepło tych serc jest waszym udziałem i za to wam dzisiaj bardzo chcemy podziękować. Łebkowski melduje gotowość do zakończenia uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dziękuję bardzo. Proszę kontynuować.